Dzień dobry, mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy i że jesteśmy w stanie się połączyć w ten poniedziałkowy poranek po to, żeby dowiedzieć się, co słychać i po to, żeby zastanowić się z tym, co słychać, zrobić. Bardzo jest mi miło zobaczyć się z wami, choć sytuacja nieprosta. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami w tych ostatnich dniach, a więc tym wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu w Ełku, którzy pojawili się na spotkaniu w Olsztynie, tym wszystkim, którzy byli z nami wczoraj, kiedy byliśmy z Mirosławem Różańskim, z Kasią Figiel pod grobem nieznanego żołnierza. No tam zresztą też miałem okazję doświadczyć na własnej skórze i na własnych uszach tego, w co wdepnęliśmy i gdzie jesteśmy dzisiaj wewnętrznie z polskimi sprawami. Jakieś obelgi, jakieś wyzwiska, jakieś akty nieomalże agresji. Znaczy dobrze, na razie oni byli mocni w gębie, a noży nie mieli, jak było kiedyś w Gdańsku, ale poziom jakiejś takiej, wiecie, ja nie wiem, jak to powiedzieć, czy nienawiści, czy jakiegoś takiego kompletnego zamknięcia, zabudowania, zamurowania i agresji, która się za tym murem rodzi, jest po prostu niesłychany. To znaczy, kiedy ja oczywiście bardzo się cieszę z tych wszystkich miłych gestów, których doświadczam w takich spotkaniach, ale ile razy zdarza się sytuacja, kiedy ja idę do kogoś, się uśmiecham, pozdrawiam, a słyszę, ja z panem nie będę rozmawiać od razu z taką agresją, jakby, nie wiem, komuś wyrządził jakąś osobistą krzywdę, wysmarował drzwi jakąś nieszlachetną substancją, jakbym komuś próbował, nie wiem, skrzywdzić dziecko albo jeszcze cokolwiek innego, mimo że widzimy się po raz pierwszy w życiu. To pokazuje, gdzie zaszliśmy i gdzie jesteśmy i że coś niedobrego się z nami dzieje na dole w tej tkance społecznej, że my, którzy jesteśmy fajnymi ludźmi tak pewnie na co dzień wszyscy albo większość z nas i bylibyśmy w stanie robić razem super rzeczy, zostaliśmy tak podzieleni, tak popękani, tak wychowani do nienawiści, że aż zęby bolą. Coś z tym trzeba zrobić, ale ja mam wrażenie, że ta ryba, która popsuła się od głowy i zatruwa tymi wyziewami gnilnymi nas również tutaj na dole, no musi być jak najszybciej posprzątana. Jak najszybciej trzeba doprowadzić do tego, że ta ryba u góry będzie wyglądała inaczej niż wygląda w tej chwili, bo to wpłynie na cały mikroklimat w pomieszczeniu i na to wszystko, co później będzie stanowiło humus naszych decyzji, gdzie będziemy mieli inne warunki w ogóle do tego, żeby decydować, robić politykę, załatwiać nasze sprawy i tak dalej. Coś nam się w głowie stało. Coś między nami się stało. To nie jest tylko kwestia wojny politycznej, którą oglądamy. Ona nas zainfekowała, ona nas zatruła. Oczywiście przez różnych kurskich media publiczne, oszołomu w Sejmie, ale coś się takiego wydarzyło, znaczy przekroczyliśmy jakąś granicę, której nie powinniśmy przekraczać. To już nas zmienia. To nie zmienia polityków, którzy tam sobie między sobą się szarpią, tylko to sprawiło, że nam się DNA zmienia. A tego byśmy chyba, mam wrażenie, nie chcielibyśmy do tego dopuścić. Moi drodzy, sytuacja, w której jesteśmy, jest też bardzo trudna, mówię tu o sytuacji międzynarodowej. To, co dzieje się w Afganistanie, te doniesienia, które stamtąd napływają, są naprawdę porażające. Talibowie tak naprawdę przejęli władzę w kraju. Wczoraj były doniesienia o tym, że formują rząd. Okazuje się, że to jeszcze chwilę pewnie potrwa, ale tak naprawdę to już, no można powiedzieć, że faktycznie przejmują władzę. Ta decyzja Amerykanów, mówiliśmy o tym wczoraj na spotkaniu, na konferencji prasowej, o tak radykalnym wyjściu z Afganistanu, była przedwczesna, była zbyt gwałtowna. Trzeba było to przeprowadzić jeszcze przez choćby tą figurę sił rozjemczych ONZ-u, w znalezienie formuły na to, żeby jednak w tym zapalnym, i on zawsze będzie zapalny, albo bardzo długo, rejonie świata jednak jakaś stabilizacja była, nie że wychodzimy, bo kosztowało nas to rzeczywiście potworne pieniądze, już nie miliardy, to biliony dolarów, które można było wydać na coś innego. To za szybko, jeżeli się chce jednak mówić o tym, że brało się odpowiedzialność, to trzeba ją wziąć do końca. No ale jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy i ta sytuacja oznacza dziesiątki i setki tysięcy Afgańczyków, których naprawdę no, trudno nie rozumieć, że będą teraz uciekali od talibów i szukali schronienia
gdziekolwiek dla siebie, dla swoich rodzin, dla kobiet, które natychmiast pod Talibanem będą traktowane, można sobie wyobrazić jak, ci ludzie ruszą szukać miejsca do życia. Pytanie oczywiście geopolityczne, jak w tej sytuacji zachowa się Rosja, jak zachowają się Chiny, które będą chciały pewnie z Talibanu, tego afgańskiego Talibanu, czy tego Talibanu, tego Afganistanu talibańskiego, czy talibów, zrobić sobie swoją strefę wpływów. Natomiast oni będą mieli też oczywiście wpływ na to, jak ten strumień ludzki, jak te tysiące ludzi w dramatycznej sytuacji będą płynąć. Wyobrażam sobie, że jeżeli Rosja ich puści, Białoruś ich puści po to, żeby choćby zdestabilizować sytuację w Unii Europejskiej, która może się okazać niegotowa na przyjęcie tych ludzi potrzebujących pomocy, no to będziemy mieli poważny kryzys, a jeszcze Kaczyński sobie na tym pojedzie, bo oczywiście wyjedzie ze swoją żelazną retoryką antyuchodźczą i antyhumanitarną i antyludzką tak naprawdę. Znowu usłyszymy coś o chorobach, które ludzie potrzebujący przynoszą i tym podobne rzeczy. Mogą pójść przez Turcję i wtedy problem będzie miała Grecja i Włochy, tak naprawdę w dalszym rzucie, ale przede wszystkim Grecja. Dzisiaj już powinny zacząć się rozmowy i słyszymy takie sygnały z Brukseli między państwami Unii Europejskiej, jak tym razem sensownie zarządzić tym kryzysem i jak pomóc ludziom, którzy pomocy będą potrzebować, no bo to nie jest ich wina, że stało się to, co się stało, jak mają do wyboru śmierć. W obcinanie rąk, w obcinanie głów, egzekucje, za najdrobniejsze rzeczy, no to nie jest dziwne, że uciekał. Każdy z nas by uciekał. No ale mówię to dzisiaj, bo to się stanie za parę tygodni. Dzisiaj musimy już o tym rozmawiać i dzisiaj musimy już robić plany. Tylko jakie plany będziemy robić, jak my jesteśmy na wojnie z Unią Europejską? Dzisiaj mija termin przedstawienia przez rząd informacji do Unii Europejskiej, jak wygląda sprawa z Izbą Dyscyplinarną po wyroku TSUE. Kaczyński jest w szachu, bo z jednej strony wysyła sygnały, że chce zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, ale z drugiej strony Ziobro mu na to nie pozwoli. Czyli już zaczyna się ten spektakl, o którym mówiłem od paru dni, czyli wyjście Gowina tak naprawdę aktywizuje Ziobro i sprawia, że on zaczyna fikać i bujać tą łódką i to właśnie będziemy w tej chwili oglądać, a pieniądze KPO nasze, jak było zablokowane, tak jest zablokowane. Dzisiaj jednak, wracając jeszcze do Afganistanu, bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy my rzeczywiście zareagowali tak, jak powinniśmy w stosunku do ludzi, którzy wspierali polskie wojsko w Gazni, którzy wspierali polskich dyplomatów. Ta wojna trwa 20 lat. To naprawdę nie jest 45 osób. Ja nie wiem, skąd oni wzięli tę liczbę 45 osób i Morawiecki teraz opowiada, że zostaną udzielone wizy humanitarne. Tylko już dzisiaj pojawiają się głosy w social mediach, że te wizy humanitarne to można sobie odebrać, ale w New Delhi, gdzie mamy placówkę dyplomatyczną. Czyli trzeba mieć wizę z Afganistanu do Indii, żeby pojechać i wziąć wizę humanitarną, żeby przyjechać do Polski. To na pewno nie jest 45 osób. Tych współpracowników Polski, Rzeczpospolitej, którzy zaryzykowali swoje życie, wszystko, co mieli po to, żeby wspierać naszych żołnierzy, zapewniać im bezpieczeństwo, żeby pomóc naszym dyplomatom na miejscu, tłumaczyć, wspierać akcje dobroczynne, które były robione, pomóc docierać do lokalnych społeczności. Ci wszyscy ludzie, ich rodziny, to pewnie są tysiące osób, wymagają dzisiaj tego, żeby Rzeczpospolita powiedziała im dziękuję, żeby zachowała się solidarnie. I to nie jest 45 osób, panie premierze Morawiecki. To trzeba jak najszybciej skutecznie przeprowadzić. Słyszymy, że Słowacja wysłała samolot, Ukraina wysłała samolot, żeby ewakuować swoich ludzi, ale też i przedstawicieli innych nacji, ale też i tych, którzy ich wspierali. Ze strony Polski jeszcze o tym nie słychać. Tym kryzysem trzeba zarządzić na dwóch poziomach natychmiast. Pierwszy to jest poziom reakcji humanitarnej, który natychmiast, kryzysowej, który trzeba natychmiast uruchomić, a drugi poziom to jest zarządzenie tym, co może się stać za parę tygodni i wiecie, no to jest poważny kryzys globalny, z którym my będziemy musieli działać, ale jak mówię, jak my mamy działać, jak my mamy obrażone Stany, jak mamy obrażoną Unię Europejską, z Niemcami mamy wojnę, z Czechami mamy wojnę, została nam jeszcze w miarę nie, z Białorusią wiadomo jak jest, została nam w miarę nieobrażone państwa przybałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, w zasadzie Litwa, z którą graniczymy, no i została nam jeszcze Szwecja, ale tam jak Mularczyk będzie dalej żądał reparacji za potop szwedzki, to się różnie może skończyć, więc czy tam jacyś inni pisowcy. Więc wiecie, to pokazuje, jak my jesteśmy słabi i bezbronni,
w sytuacji, w której potrzebujemy być w centrum wydarzeń, podejmować razem z innymi decyzje, siedzieć przy stole, to nas nie ma, dlatego że nas Kaczyński ze wszystkimi pokłócił. To pokazuje, jak szkodliwa, jak patologiczna jest ta polityka na wielu wymiarach. Zobaczcie, co Gowin teraz opowiada o tym, jak wygląda dzisiaj realnie stan finansów publicznych. Że oni stosowali w czasie pandemii i po pandemii kreatywną księgowość, upychali dług w różnych miejscach, żeby był niewidoczny i w 2022 roku to jeszcze nie wyjdzie, w 2023 to wyjdzie. I będzie to naprawdę bardzo poważny problem dla nas wszystkich, bo to jest nasz kraj i nasze finanse. Ci ludzie, zobaczcie, gdzie się nie dotkniecie, gdzie jesteście, tam po prostu syf, który zostawiają. I wczoraj prezydent Duda bohatersko oznajmił, czy dał do zrozumienia, że być może, jak mu prezes pozwoli, zawetuje Lex TVN. Niech zawetuje, niech pokaże wreszcie, że ma, no wiecie co ma. Niech to się wreszcie stanie. Niech wreszcie zobaczymy, że mamy prezydenta, a nie rezydenta. Tylko, że on znowu oczywiście, jeżeli to zrobi, no to zrobi to dlatego, że Kaczyński się przestraszył, że aha, jeszcze z Izraelem mamy teraz przecież wojnę. I tu nie chodzi o to, czy to KPA trzeba było robić, czy nie, bo trzeba było robić, tylko chodzi o to, że takie rzeczy się przygotowuje miesiącami. Wcześniej w bardzo misternych układankach dyplomatycznych wysyła się misje, przekonuje się partnerów, pokazuje się co w zamian, że może to, że może tamto, przygotowuje się taki grunt, a nie, że się po prostu uchwala w Sejmie, leci do mediów i sprawa załatwiona. Oni po prostu nie umieją ani w ekonomii, ani w politykę zagraniczną i marnują nasz czas. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy dzisiaj spięli się i doprowadzili do jak najszybszej sanacji uzdrowienia Rzeczpospolitej, ja nie mówię o sanacji w znaczeniu historycznym, tylko do uzdrowienia Rzeczpospolitej, za którym to uzdrowieniem ja bardzo tęsknię i myślę, że chyba nie jestem jedyny. Gdziekolwiek jesteśmy dzisiaj, ludzie pytają o nadzieję. Oczywiście, że są tacy, którzy tam rzucają bluzgi, wyzywają mnie od chujowni, które powinny jechać na Ukrainę i że w ogóle jestem agentem i tak dalej, i że mi zrobią coś. Dzisiaj, nawiasem mówiąc, zobaczyłem groźby, które otrzymuje prezydent Bolesławca, Piotr Roman, którego dobrze znam i bardzo mu współczuję tego, co musi czytać, o tym, jak to ktoś mu przebije serce, jak go zniszczy, spora część polityków dzisiaj w Polsce takie groźby otrzymuje i nigdy nie wiesz, który to będzie ten, który rzeczywiście z nożem wyskoczy, jak ten na scenie w przypadku Pawła Adamowicza. To jest chore, to po prostu my nie jesteśmy tacy. Oni z nami coś zrobili, oni nam po prostu coś zrobili takiego, że staliśmy się nie sobą, że zachowujemy się nie tak, jak my powinniśmy się zachowywać. I dlatego tak ważne jest to, żebyśmy mieli nadzieję, że to jest proces odwracalny, że on się musi szybko zacząć, jak najszybciej. My będziemy oczywiście robić wszystko, żeby się zaczął jak najszybciej, ale słuchajcie, jest nadzieja. Ją pokazują i sondaże, ją pokazują i mówię, każde spotkanie, kiedy ludzie przychodzą z nadzieją i mówią, Boże, zróbcie wreszcie tę robotę, niech się to wreszcie stanie, żebyśmy wreszcie mieli powietrze, żebyśmy mogli zacząć oddychać, żeby było więcej siły, energii, żeby nam się znowu chciało, a nie tylko chcieć, a nie tylko walczyć ze sobą i podgryzać się nawzajem plemiona, które ze sobą walczą. Dzisiaj pokazał się sondaż Kantara, to nie jest specjalnie przychylna nam sondażownia, wręcz przeciwnie, który pokazuje, że PiS ma 26%. Trudno jest mi uwierzyć, aż taki spadek PiSu, ale jeżeli to się ułoży w trendzie, to może się tak okazać. Oni dostali, ostatnio narobili tyle bydła po prostu w tylu miejscach, tak strasznie rozregulowali system w tylu miejscach, że ludzie to widzą i nie podoba im się to. Podwyżki, konflikty, wojny, napięcia, korupcja, nepotyzm. Sondaże reagują z opóźnieniem, kilkutygodniowym, czasami nawet jeszcze dłuższym. PiS ma 26%, bo do ludzi docierają późno też pewne wiadomości, nie każdy online ogląda wszystko codziennie. Czasem znajomy powie, czasem to wymaga jeszcze jakichś innych źródeł. Platforma ma procent, uważam, że to bardzo dobry wynik, dający super taką, że tak powiem, odbicie do tego, żeby iść i przekroczyć 20. To jest wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim ich badaniem. No i dalej jest Lewica, 10, Konfa, chyba 7, PSL 3. No ale zobaczcie już, jak się te procenty układają. Naprawdę jest nadzieja dla Polski. I my nie będziemy z nikim tutaj, że tak powiem, się zlewać ani robić jakichś nie wiadomo jakich figur, bo my uważamy, że dzisiaj w Polsce wreszcie potrzebna jest różnorodność, że dzisiaj w Polsce potrzebne jest nie tylko PiS i Platforma, Platforma i PiS, tylko wreszcie są potrzebne jakieś bardziej zwinne układy, bardziej nowoczesne, z nowym podejściem, z nowymi ludźmi, z nowymi sposobami myślenia, z szerszymi koalicjami, żeby i to myślenie było reprezentowane i to, i tamto, żeby jak najwięcej ludzi poczuło się na nowo włączonych w politykę. Cieszę się, że
że tak dobrze zareagowaliście na naszą zapowiedź kongresu 4 września. Cieszę się, że tyle emocji wzbudziła zapowiedź naszego gościa specjalnego, którego tam będziemy mieli, ale my tam po prostu chcemy wam opowiedzieć o nadziei, którą naprawdę mamy i która codziennie nas nakręca do tego, żeby wstawać. Taki sondaż, inny sondaż, dostajemy baty od mediów, czy nie dostajemy, czy idzie nam super, czy idzie nam dobrze, ale mogłoby być jeszcze lepiej, że nam się dalej chce, że nam się naprawdę chce, bo mamy głębokie przekonanie, że dzisiaj tę odpowiedzialność za Polskę trzeba wziąć w zupełnie inny sposób. To jest moje przesłanie dzisiaj do was na początek tego tygodnia. Nadzieja naprawdę jest tuż za progiem, tuż za rogiem. Naprawdę możemy postarać się mieć Polskę, która będzie działała zupełnie inaczej. Możemy mieć Polskę, która będzie bezpieczna w tym tak skomplikowanym i złożonym świecie. Polskę, w której nie będziemy się nienawidzić za darmo, tylko będziemy współpracować. Polskę, w której nasze dzieci będą miały to, co potrzebują w szkole, a nie to, co wymyślił sobie Czarnek. Polskę, w której będzie można się wyleczyć przed śmiercią, a nie po śmierci. Polskę, która będzie naprawdę działała pod każdym względem, a my będziemy mogli zająć się swoim życiem. Ta Polska jest tuż za progiem. I tylko od was, od nas zależy, czy tę Polskę będziemy mieli. To dzisiaj, bo te wybory będą wcześniej, to dzisiaj te wybory możemy wygrać, wspierając tych, których cenimy, których chcielibyśmy, żeby z nami poszli. Dlatego tak bardzo was proszę o to, żebyście wspierali nasz ruch na wspierajpolska2050.pl, żeby nie było dnia, czy raczej miesiąca, bez tego, żebyście jedną osobę namówili na zlecenie stałe na 20 zł i 50 groszy, na 5 zł tygodniowo. To naprawdę robi robotę, bo później się nie zdążymy zrobić tą kampanią, jeżeli ona będzie trwała miesiąc. Dzisiaj musimy przygotować maszynę, nasz ruch społeczny, który później wejdzie w kampanię już mocno rozpędzony. Dzisiaj nie ma kampanii, dzisiaj nie zbieramy na kampanię, dzisiaj zbieramy na ruch, przyszła na nasze Poznajmy się, naprawdę bardzo nam na tym zależy. Bo tylko tak możemy wygrać. Przepraszam jeszcze raz za to dzisiejsze opóźnienie, ale ono spowodowane było tym, że musiałem się zmagać z redaktorem Niedzinkiewiczem Rzeczpospolitej. Jak zwykle, żeśmy tam parę zaszczeli różnych takich, że tak powiem, podszczypywanek, jak to z nim zawsze w sytuacji. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Witam, co z młodymi Polakami, którzy są w mniejszości na studiach, medycyna, jakieś pomysły? Pani Cornelio, zapraszam bardzo serdecznie do lektury naszego programu na stronie strategia2050.pl, gdzie przeczyta pani, co myślimy o studiach medycznych, o ich reformie, o tym, jak trzeba je dzisiaj poukładać, żeby w jak najbardziej efektywny sposób służyły systemowi w ochrony zdrowia, który zaplanowaliśmy. Serdecznie zapraszam w środę o 9:15 na nasze kolejne spotkanie. Widzę, że coś urwało, przerwało, ale mam nadzieję, że to później jakoś na Facebooku zostanie dograne tak, że będzie można usłyszeć, że życzyłem wam dobrego dnia i dużo siły na ten nadchodzący tydzień pracy. U nas będzie ciężko, u was pewnie też, a tym wszystkim, którzy odpoczywają, życzymy, żeby nabrali sił i jak najszybciej wracali do działań. Polska czeka na nas i bardzo nas dzisiaj potrzebuje. Wszystkiego dobrego.